tam się musiało coś wydarzyć, skoro donoszą mu, że Piłat się zabawił, że wydarzyło się jakieś nieszczęście. Jezus wchodzi w taką bardzo ciekawą logikę, czy ci ludzie, bo spotkało ich nieszczęście, byli jakimiś zbrodniarzami, większymi grzesznikami niż ktoś inny? No bo jest naturalne pytanie, spotkało ich nieszczęście, dlaczego? To pytanie z Księgi Hioba, dlaczego cierpisz, skoro nie zrobiłeś nic niepokojącego, skoro jesteś niewinny, dlaczego cierpisz? Nie, ty na pewno coś zrobiłeś, bo inaczej cierpienie by cię nie spotkało. A z drugiej strony ta nasza postawa przed Bogiem, która chce Go przebłagać, chce zasłużyć na niebo. I w tym wszystkim Jezus, który mówi, jak nie zmienisz myślenia, jak się nie nawrócisz, jak nie przestaniesz myśleć w ten sposób o swoim życiu, że ty tak, Pan Bóg tak, jak ty Panu Bogu świeczkę, to On ci ogarek, to może coś z tego wyjdzie. Jeżeli tak nie przestaniesz myśleć, to zginiesz. Pierwsze czytanie, Mojżesz, który poraniony, wyrzucony od swoich, jest gdzieś tam na pustyni i mierzy się z czymś, czego nie rozumie. I słyszy wielkie zaproszenie, zaproszenie do zaufania, do wiary. Ale to będzie wymagało od niego zupełnie zmiany sposobu myślenia. A to znaczy, że będzie musiał zmienić sposób życia. To wszystko się wydaje proste, jak tak się stoi przed kamerą, tak się na spokojnie o tym opowiada. Ale jeżeli nie zmienię sposobu myślenia, zginę. Jeżeli nie zmienię sposobu życia, co po mnie zostanie? Połowa Wielkiego Postu za nami. Czy coś już się zmieniło? Czy to, że oglądam nieszczęścia, czy to powoduje, że zastanawiam się nad sobą? Czy to powoduje, że bardziej wierzę? Czy też oskarżam, Boże, dlaczego?